Cześć, z tej strony Eltrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy poradnik do karczmy, wszystko o karczmie, czyli po prostu opowiem Wam, jak tutaj działają poszczególne zakładki, jak działa karczmarz, jak działa tutaj misja dnia, toaleta, hazardista, tak samo te wszystkie, no ta gierka po prostu w kości i ta gierka w kubki, no i tutaj na dole awanturniczość, czyli to, co jest tak naprawdę najważniejsze, opowiem Wam jak to rozgrywać, jak to działa, no i myślę, że wszystkie informacje, jakich tylko potrzebujecie, ostatnio ktoś na streamie podrzucił mi pomysł, żeby coś takiego nagrać. Co prawda ja już kiedyś tam z 2 lata temu nagrywałem taki poradnik, no ale myślę, że ten będzie o wiele lepszy, aktualniejszy. No i po prostu wszystkie informacje tutaj będą zawarte. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jeżeli czegoś nie zrozumiecie albo coś takiego. To również zachęcam do pisania, chętnie wam pomogę właśnie w komentarzach. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Lecimy sobie na konto, gdzie nie mam żadnej warty odpalonej, żeby po prostu Wam tutaj wszystko na spokojnie pokazać. No i teraz tak, zacznijmy może od tej awanturniczości, czyli od tego, co mamy na samym dole. W skrócie się na to mówi AWKA, bo też dużo osób mnie pyta, co to znaczy AWKA. To jest właśnie skrót od tej awanturniczości, no i to jest chyba najważniejsza mechanika w grze. Dlaczego? Ano dlatego, że dzięki awanturniczości możemy sobie tutaj robić misje. Jak widzicie, za każdym razem, jak mamy po prostu dostępną tą awanturniczość... No no to tutaj gdzieś w karczmie nam się pojawia taki ludzik, możemy sobie na niego kliknąć, no i mamy zawsze do wyboru trzy misje, które dają nam ileś tam golda, ileś tam Expa no i ileś tam czasu trwają i właśnie ten czas jest bardzo istotny, dlatego że ta awanturniczość to jest po prostu odpowiednik czasu, czyli jeżeli zrobimy sobie misję dwuminutową, no to wtedy ta awanturniczość nam spadnie i zostanie nam tylko 98. Jak tutaj zrobimy na przykład 10-minutową, no to wtedy no wiadomo, spadnie nam o 10, zostanie nam 90. Tak to po prostu wygląda. Co Wam mogę jeszcze dodać? Przede wszystkim tutaj na wpływ tego, ile każdy, każda misja trwa, ma to, jakiego wierzchowca używamy. Tutaj jak sobie wejdziemy w stajnie. No to mamy coś takiego jak wierzchowce, no i jak widzicie, każdy wierzchowiec ileś tam kosztuje. Można go wynająć za, zawsze na dwa tygodnie, no i każdy skraca nam ten czas misji. Tutaj mamy świnie, która nam skraca o 10%, mamy wilka, która, który nam skraca o 20%, raptora 30%, no i smoko gryfa o 50%. Od razu tutaj dodam: nie ma sensu używać wilka, nie ma sensu używać świni. Codziennie z pierwszej misji na każdym koncie zawsze tak to działa. Pierwsza misja wam daje darmowego grzyba, więc minimum. Ten raptor, no to jest po prostu taki wierzchowiec, którego przynajmniej powinniśmy używać, to jest takie absolutne minimum. Ewentualnie smokogryf, on jest oczywiście najlepszy w tym momencie, najwięcej nam daje, skraca nam misję o 50%, czyli na przykład, jeżeli ja bym nie miał żadnego wierzchowca, to ta misja trwałaby normalnie 20 minut, a dzięki temu, że mam smokogryfa, trwa tylko 10 minut. Więc to jest bardzo istotne i to ma wpływ, bo po prostu dzięki temu, że mamy jakiegoś wierzchowca, możemy tych misji zrobić więcej, no i więcej zyskamy, ekspa. Więc zyskamy golda, wiadomo jak to wygląda. Codziennie o północy odnawia nam się tak jakby pasek tej awanturniczości, zresztą w ogóle w shake się tak to działa, że wszystko nam się tutaj resetuje o północy, no i codziennie możemy kolejne czynności na naszych kontach robić, oczywiście tak samo działa to z awką, mamy codziennie o północy 100 tej awki za darmo, czyli po prostu nie musimy w ogóle wydać grzybów, ona nam się odnawia i możemy sobie te 100 awanturniczości zrobić, natomiast oczywiście mamy tutaj jeszcze kogoś takiego jak karczmarza no i on nam oferuje... Wypicie piwek, no i każde takie piwko to jest A20 awanturniczości, można ich maksymalnie wypić 10, każde wypicie piwka kosztuje jednego grzyba, no i właśnie, wiadomo, jak jesteśmy grzybiarzem albo tam graczem eko, no to codziennie robimy 300 tej awanturniczości w sumie, codziennie pijemy te 10 piwek za te grzybki, 10 grzybków to kosztuje oczywiście, no i dzięki temu robimy tak zwane 3 paski, czyli tak jak mówię, 300 awanturniczości, tak to po prostu działa, no i oczywiście, wiadomo, Mamy jeszcze tutaj zwój odwiedźmy, który nam daje dodatkowe piwko. Może Wam pokażę na tym koncie, bo tutaj mam. Jest coś takiego jak zwój odwiedźmy, dokładnie ten. Rzuć czar na swój pas, aby zmieścić dodatkowe piwo raz na jakiś czas. No i mając to zaczarowane, to mówiłem w poradniku do Wiedźmy. Mamy tutaj, jak widzicie, 0 na 11, czyli możemy łącznie 11 tych piwek wypić. I warto tutaj dodać, że jak mamy ten czar, to to pierwsze piwko z 11 jest darmowe, czyli nie musimy wydać na niego grzybka. Więc po prostu mając ten czar i nawet grając free to play, tej awanturniczości możemy zrobić 120. To też jest bardzo istotne, o tym myślę, że również muszę wspomnieć. No i dobrze, jak to tutaj działa? Jeżeli chodzi o jakieś taktyki, jak robisz tam awanturniczość na free to play, jak ją robisz jako grzybiarz, jakiś tam powiedzmy, czy kiedy kupować te piwka, kiedy nie kupować, jaki wierzchowiec, no to to już omawiałem w wielu filmach. Był taki film Strategie dla graczy free to play, tam omawiałem kiedy kupać, jakiego wierzchowca, kiedy robić trzy paski tak zwane, no wiadomo, jako gracz eko, jako gracz tam grzybiony. No to codziennie te trzy paski robimy, tutaj nie ma większej filozofii. No, ale tak jak wam powiedziałem, jeżeli chodzi właśnie o tą awanturniczość, no to możecie sobie obejrzeć. Głównie tutaj mówię do graczy Free to Play. Obejrzyjcie sobie film Strategię dla graczy Free to Play, i wszystko będziecie wiedzieć, jak tym sobie rozdysponowywać. No i właśnie, mamy do wyboru trzy misje. Tutaj mogę wam zrobić jedną dla testa, że tak powiem. Zrobimy sobie 7,5 minutki. Skipniemy. No jak widzicie, 7,5 tej awanturniczości mi uciekło. Pojawił nam się następny ziomeczek, no i tutaj u tego ziomeczka. Ponownie mamy do wyboru trzy inne misje. No, i tak to po prostu działa. Tutaj nie ma większej filozofii. To jest nasze główne źródło expa, główne źródło GOLDA, zwłaszcza w późniejszym etapie gry. Więc, no, po prostu jest to bardzo ważne, żeby codziennie to tą awanturniczość sobie zużywać. Daje nam ona również jakieś tam itemki, również jakieś pupile możemy tu złapać. Tak samo podczas eventów jakieś paczki z duszami, z drewnem, kamieniem i tak dalej. Więc, no, bardzo, bardzo istotna sprawa. No, i teraz, jak to ma awanturniczość? Rozgrywać, bo też mnie dużo osób pyta, czy grać na Expa, czy grać na Golda, kiedy grać na tego Expa. Przede wszystkim to jest bardzo zależne od tego. Jakim typem gracza jesteście, ja wam tutaj powiem taki ogólnikowy powiedzmy przykład, dlatego że tak w tym momencie, na tym etapie gry, nie ma sensu grać na golda. Na, nawet bym powiedział, że do jakiegoś 450 levela. Najwcześniej przechodzić na tę misję pod golda, możemy na tym poziomie 450. To też zależy, czy stopujemy lochy, czy nie stopujemy. Jeżeli chcemy stopować dłużej, no to oczywiście no, w filmie o stopowaniu lochów też powstał, więc też sobie możecie wpisać, jeżeli was to ciekawi. Natomiast mówię, najlepiej najwcześniej na tym 450 levelu albo może nawet później przejść sobie na misję pod golda, a tak to lecimy pod expa. Co to oznacza? Oznacza to to, że po prostu bierzemy misję taką, która daje nam jak najwięcej expa i zabiera jak najmniej czasu. Zresztą jak gramy po golda, pod golda to działa to identycznie, dlatego żeby wiadomo, dostać jak najwięcej expa no i zużyć jak najmniej tej awanturniczości. To jest myślę, że logiczne i to jest myślę, że... No takie wiadomo, raczej wie, każdy wie kto myśli w miarę o co tutaj chodzi. No i teraz zobaczcie, mamy misję 10-minutową, która daje nam 580 tysięcy expa. Mamy tutaj misję 5-minutową, która daje nam 315 tysięcy expa. Więc gdy sobie pomnożymy tą misję razy 2, no to łącznie mamy 630 tysięcy expa. Więc już widzimy, że lepiej wziąć sobie tą piątkę, no bo jakby to była dycha to by nam dało wiele więcej, aniżeli właśnie tą dziesiątkę. Tutaj to jest bardzo istotne no i można tak sobie po prostu liczyć. No i mamy tutaj jeszcze 7,5 minuty, no i zobaczcie, to 7,5 minuty totalnie deklasuje pozostałe dwie misje, no bo tutaj mamy nie dość, że 2,5 minuty mniej, aniżeli tu jakbyśmy pomnożyli i tak samo tutaj, no a już nam to daje prawie 900 tysięcy expa, więc oczywiście ta ostatnia misja jest najbardziej opłacalna, patrząc tutaj na expa i na czas, no i ją powinniśmy wybrać w mojej sytuacji. Tutaj oczywiście na ilość expa z misji ma wpływ dużo rzeczy, na przykład tutaj jak widzimy gildia, jak widzimy klaser na golda tak samo gildia, tutaj wieża, jeszcze runki oczywiście, premia do punktów doświadczenia premia do złota, więc jak tutaj sobie najedziemy to wszystko nam fajnie pisze, tego już również nie będę omawiał, bo to to tam było w innych poradnikach, nie będziemy się na tym skupiać no i właśnie tak jak powiedziałem do 450 poziomu robimy misję pod expa, głównie nas exp interesuje, no i na tym 450 albo nawet później można myśleć o przechodzeniu na gold co jest najlepsze w tym momencie? Teraz oczywiście mamy tą tak zwaną metę na stopowanie lochów, więc ja polecałbym od siebie. Każdemu, Bo to jest w ogóle jak się chce potem w późniejszym etapie gry, jak mamy w planach grać długo na naszej postaci i tak dalej, no to jednak to stopowanie lochów obecnie jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby każdy to robił. No bo to jest tak jak mówię, teraz taka jakby meta, taki game changer. No i jednak no polecam każdemu to robić, każdemu kto tam jakoś chce się liczyć o, o topkę powiedzmy w przyszłości, gra przynajmniej eko albo free to, w sensie free to play, to tam no to stopowanie to zależy. Akurat na pewno jak grasz eko i grzyby, no to stopować lochy musisz, to jest bardzo istotne i polecam to robić, jak grasz free to play to już zależy od Ciebie free to play tak robisz zazwyczaj jeden pasek, kiedy inni robią trzy tej awanturniczości, więc no tutaj to stopowanie no to już kwestia indywidualna, jeżeli chcesz, czujesz się na siłach to spoko, ale nie musisz tego robić, tak czy inaczej stopowanie teraz to jest game changer, jest bardzo ważne no i właśnie, najlepiej zrobić tak, że po prostu stopujesz lochy do powiedzmy tego 450 levela albo do jakiegoś 470, na tym etapie cały czas lecisz pod Expa, tutaj misję, wybierasz sobie najbardziej korzystne, właśnie pod Expa, potem kończysz to stopowanie lochów, klikasz wszystkie lochy, jakie tylko możesz, wbijasz tam powiedzmy 20, 30, albo nawet więcej leveli, no i dopiero przechodzisz na tę misję pod Golda. To jest taka najbardziej optymalna taktyka, no i tak bym tutaj polecał robić. Jeżeli chodzi o eventy Golda, bo to też widziałem, że nawet na EU4, co niektórzy mi pisali, że teraz był event Golda, no i oni grali pod Golda. Na samym evencie Golda, jeżeli nie mamy eventu Golda i Expa, tylko sami went to pod golda można myśleć o graniu od jakiegoś poziomu dopiero 420. Wtedy się to w miarę opłaca, wtedy już ten Gold nie jest taki tragiczny. Wcześniej, nawet jak mamy eventy Golda, to lecimy pod Expa. Ja ten błąd popełniałem na W50, o wiele wcześniej zacząłem w tej eventy Golda iść pod Golda nie było to potrzebne, nie miało to sensu, więc odradzam. Po prostu tak jak mówię w zwykłe dni ewentualnie w jakieś tam eventy lecimy cały czas pod Expa, a pod Golda, w event Golda, jak mamy poziom 420 minimum to jest. No tak jest myślę najoptymalniej robić, oczywiście no, i tak, i tyle, więc mówię: no tutaj ten EXP praktycznie nam towarzyszy przez pierwsze lata naszej postaci, non-stop bym powiedział. Dlatego też myślę, że warto o tym wiedzieć. No, i nie ma sensu, tak jak mówię, na jakimś setnym levelu, dwusetnym, nawet trzysetnym, Jeżeli mamy event golda, to iść pod golda, to się totalnie mija z celem. Nie leci tego golda jeszcze wtedy jakoś bardzo dużo. Skupiamy się na exp i mamy większy level, tym i tak dostajemy ze wszystkiego więcej golda. Więc ten level na początku jest bardzo, bardzo ważny. Co wam jeszcze? Tutaj mogę powiedzieć, jeżeli mamy oczywiście event Golda i Expa łączony, na przykład jakieś tam eventy specjalne na urodziny gry czy coś takiego, jakby coś takiego połączyli, no to oczywiście wiadomo. Jeżeli gramy na co dzień na Expa, no to w taki łączony też idziemy na Expa, bo mamy jednak ten event Expa. A jeżeli ma, gramy na Golda, no to podczas łącze, takiego łączonego eventu możemy iść sobie pod Golda, nie ma z tym większego problemu. No i co, chyba tyle. Chyba wam tutaj wszystko omówiłem, czyli jak zaczynacie grę to fokusujecie się po prostu w dużym skrócie głównie na expie, żeby wam misje jak najmniej zabrały awanturniczości, no i jak najwięcej tego expa dały. No i chyba tyle, chyba tyle, czy coś mam tutaj jeszcze zapisanego dla was? Yy, nie, wszystko powiedziałem, wszystko jest ok. Dobrze, przejdźmy teraz jeszcze do tego karszmarza, bo oprócz tego, że u karczmarza możemy sobie kupić piwka, to co już wam mówiłem przy okazji awanturniczości, to również możemy sobie sprawdzić jakie mamy aktualnie Eventy. eventy. zazwyczaj trwają od piątku do niedzieli. Oczywiście są wyjątki, nieraz eventy są dłuższe albo coś takiego, no ale zazwyczaj trwają właśnie od piątku do niedzieli. No i tutaj możemy sprawdzić, jak widzicie, jakie w tym momencie eventy mamy. Jak ja to nagrywam, to akurat trwa Elevator. No i tutaj jak sobie klikniemy, to mamy, że jest to Elevator, mamy taki znaczek. No i jak widzicie opis tego eventu, jak to działa i tak dalej. Jakbyśmy mieli więcej eventów, to tych znaczków by było więcej. Zawsze można sobie kliknąć, przeczytać. Pisze tutaj jakiego pupila mamy do złapania. No więc duża Informacji u tego karszmarza możemy uzyskać. Dobrze, kolejnym powiedzmy kolejną rzeczą, którą mamy tutaj u tego w tej karczmie po prostu, to mamy hazardistej najpierw się skupię na tym hazardziście zwykłym, czyli po prostu tej grze w kubki, bo ja tutaj będę leciał wiadomo, wraz z odblokowywaniem kolejnych funkcji, no oczywiście awanturniczość mamy od razu na samym starcie gry i te, to robienie misji i karczmarza tak samo, no i kubeczki tutaj również mamy od samego początku, od pierwszego levela, potem od dziesiątego levela mamy misję dnia, potem od setnego kibel i potem od odblokowania od wieży mamy to Grę w kości, więc będę tu leciał w takiej kolejności. No i teraz, tak jak mówię, mamy te kubeczki. O co tutaj chodzi? To jest stricte gra for fun. To jest tylko gra for fun. Nie ma tutaj, nie polecam ogólnie jej robić, jeżeli nie musimy. No bo mówię, tu sobie możemy obstawić ileś tam golda. Tu możemy sobie obstawić grzybki. Możemy wybrać kubeczek, no i po prostu wygrać albo przegrać. Nie ma to zupełnie znaczenia, jaki kubek wybierzemy, bo w momencie kliknięcia graj o to gierka już jakby sama decyduje, czy wygraliśmy. My, czy przegraliśmy? Zaraz wam to zaprezentuję, natomiast jedyne do czego jest to potrzebne, no to po pierwsze, tutaj osiągnięcie: pokonaj hazardistę trzy razy z rzędu, no i czasem mamy misję dnia, żeby trzy razy tego hazardzistę pokonać. To również chodzi o zwycięstwo tutaj w tych kubeczkach. Ogólnie nie polecam tego robić, jeżeli ktoś gra sobie tam for fun albo chce się pobawić, no to spoko, ale nie ma to sensu, no bo zazwyczaj przegrywamy. No i jak można fajnie to osiągnięcie zrobić? Tutaj mamy na czacie taką komendę Goldbed1, mogę wam ją zaprezentować cyk I oczywiście musimy mieć otwarte te kubeczki, żeby ona zadziałała. No i teraz klikamy Goldbed 1 cyk. No i zobaczcie, gramy tylko i wyłącznie o jednego golda. Tylko jednego golda postawiliśmy bez tej komendy byśmy tego nie zrobili więc tak to po prostu działa mamy też komendę mushroom bed 1 czy tam mushroom bed ileś tam możemy postawić no bo tutaj maksymalnie możemy 10 grzybków jak się nie mylę chyba tak, tak dokładnie maksymalnie 10 grzybków więc jak chcemy obstawić więcej no to wtedy mushroom bed tam załóżmy 100 albo 1000 no i również to zadziała natomiast zwróćcie uwagę tutaj bierze nam chyba, to jest procentowo czyli jak obstawimy 1 to mamy 10% obecnie posiada, posiadanego golda tu 20, 30 i tak dalej nie? A jak chcemy po prostu tak malutko, żeby nie stracić za dużo, to tą komendę i cyk. Klikamy graj o to, no i zobaczcie, on nam tu zacznie mieszać kubeczki. Zwróćcie uwagę na moją końcówkę golda w tym momencie. Cyk, no i zobaczcie, przegrałem, więc mówię, nie ma to znaczenia, jaki kubek wybierzemy. Można się pobawić. Ja się, ja się nie raz bawię z wami na streamkach, jak tam zaczynamy na nowym serwerze. O i zobaczcie, teraz nie wybierałem kubka, nawet nie czekałem, aż ta animacja się skończy, a mimo to wygrałem. Miałem tutaj końcówkę 404, no a teraz mam 405, więc tak jak wam wspomniałem. Miałem. No po prostu gierka decyduje zanim w ogóle ta animacja się skończy jak tylko klikniemy graj o to czy wygramy czy przegramy tak to działa no i po prostu tyle nie ma tutaj żadnego sposobu nie ma tutaj żadnej techniki na tego hazardzistę na tą grę w kubeczki po prostu jest to losowe i zazwyczaj tutaj się przegrywa wiadomo jak to działa więc no nie polecam ogólnie tego robić chyba że pod misję albo właśnie to osiągnięcie dobrze tyle jeżeli chodzi o tego hazardistę. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą grę w kubki. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak warte. W ogóle o tym zapomniałem, bo to jest dla mnie taka basicowa funkcja, że totalnie mi to wyleciało z głowy, ale jak widzicie mamy tutaj takiego ziomeczka, który sobie stoi i możemy u niego tą wartę ustawiać maksymalnie na 10 godzin, zaraz do tego przejdę. No ale to jest dostępne również od samego początku. Tak jak tutaj mamy karczmarza od samego początku, mamy tą awanturniczość, mamy tutaj tą gierkę w kubki tak również te tego ziomeczka od no, od no, tej warty mamy dostępnego od razu, nawet na pierwszym levelu. No i o co tutaj chodzi? To jest bardzo proste. Jak widzicie, mamy, klikamy sobie na niego i możemy ustawić wartę na ileś tam godzin, maksymalnie na 10 i za tą wartę dostajemy golda. Ile przepracujemy? Im więcej godzin, tym więcej tego golda. No i tutaj nie ma to żadnej filozofii. Jeżeli ustawimy na 10 godzin, a na przykład w połowie przerwiemy, no to nie dostaniemy golda wcale. Więc to też jest bardzo istotne, żeby to z głową ustawiać. Gold z tego nam się skarżył. Wraz z levelem im mamy wyższy level tym więcej tego golda dostajemy jak mamy event golda to również na to wpływa i też więcej tego golda mamy z tej warty po prostu co tu mogę jeszcze dodać no nie jest to skomplikowane jak jesteśmy na warcie to oczywiście nie możemy robić tutaj misji w karszmie to jest jakby logiczne no i jak jeszcze nie mamy lustra to również nie możemy atakować tutaj na arenie i nie możemy atakować lochów więc o tym warto pamiętać lustro zaczynamy kompletować od poziomu 50 znajdujemy tutaj w misjach takie kawałki no i jak to lustro całe skompletujemy, to wtedy nawet będąc na tej warcie będziemy mogli atakować sobie tutaj ludzi na ręce, będziemy mogli atakować lochy. No ale misji tak czy inaczej robić nie będziemy mogli, no bo to jest no jakby logiczne. Nie można być jednocześnie na warcie i jednocześnie tutaj robić tych misji. Więc tak to po prostu wygląda. Warta nie jest jakoś bardzo skomplikowana Najlepiej żeby postać była cały czas na warcie Jeżeli oczywiście mamy już to lustro Jeżeli mamy danego dnia zrobione w wszyscy, w zrobioną całą awanturniczość Jaką mamy tego dnia zaplanowaną To najlepiej żeby po prostu postać od razu szła na wartę Bo to jest oczywiście dodatkowy gold Dobrze, tutaj chyba nie ma co więcej się rozwodzić Bo to jest dość proste Teraz przejdźmy sobie do misji dnia Misję dnia jak widzicie mamy tutaj Obok wejścia do toalety Mamy taki plakie plakacik przypięty w sensie przypięty, no przybity nawet można powiedzieć mieczykiem no i cyk, tak to wygląda ona się odblokowuje od dziesiątego levela więc już tak naprawdę drugiego dnia na serwerze, bo chyba pierwszego to ona się nie pojawia jak wbijemy dziesiąty level, ale od drugiego dnia już raczej każdy ten dziesiąty level ma, po prostu drugiego dnia no i tą misję dnia mamy no i mamy napisane, sekretnie poufna misja dnia, uwaga, uwaga jaszczur, no to mniejsza z tym tutaj mamy wyróżnione co musimy zrobić na przykład ta misja w ogóle Codziennie jest inna, codziennie się różni, codziennie każdy ma inną. No i ja, na przykład, dzisiaj mam wrzuć przedmiot do magicznego kociołka trzy razy. Mam tutaj 0 na 3, jak wrzucę 1, to będzie 1 na 3 i tak dalej. No i za tą misję dnia otrzymujemy EXPA. Jeżeli chodzi o tego EXPA, no to w zależności, po pierwsze, on się skaluje z poziomem naszej postaci, czyli im mamy większy poziom. Tym po prostu tego expa dostajemy więcej, no i skaluje się z tym jaką mamy obecnie tutaj głowę Hydry w gildii, ile mamy tych głów ubitych. No i jak sobie tutaj na przykład na moim Magusiu najadę, to zobaczcie, mamy premię 275% od Hydry, więc tak to po prostu działa, tutaj zawsze sobie możemy najechać, sprawdzić. No i dobrze, co wam jeszcze mogę o tej misji dnia powiedzieć, bo to jest w ogóle, tutaj mam dużo też notatek na ten temat to już powiedziałem, no i typy misji może wam wymienię jakie tutaj możemy misje trafić, wrzuć epicki item do toalety, czyli to chodzi po prostu o to żeby jakiś epik wrzucić do kibla ulepsz jakąś statystykę 3 razy to też jest losowe, może to być zręczność może to być siła, zależy co nam się wylosuje, po prostu musimy tutaj 3 razy ten plusik kliknąć i ta misja się zrobi, kolejne rozmontuj 3 itemu kowala, czyli jak mamy kowala odblokowanego, oczywiście bardzo istotna sprawa, jak mamy na przykład level 20, no to nie dostaniemy takiej misji Misji której nie możemy zrobić na przykład na levelu 20 nie dostaniemy misji rozmontuj trzy itemki u kowala, no bo kowala mamy od poziomu 90 i tak tego nie zrobimy, więc to się wszystko dopasowywuje do naszego poziomu, żeby tutaj była jasność. No ale jak widzicie, tutaj mamy rozmontowanie u kowala, no i musimy trzy takie itemki rozmontować i wtedy tą misyjkę zrobimy. Dobrze, lecimy dalej. Wrzuć 3 itemy do wiedźmy. No to tak samo: po prostu do kotła od wiedźmy musimy trzy itemki wrzucić. Zawalcz w lochach lub środowiskach popili 5 razy. No to nie ma znaczenia: albo tutaj możemy w loch, loch kliknąć pięć razy, albo tutaj możemy środowisko w pupilach tak samo. Tu jeszcze nie mam niektórych poubijanych. No i również to zadziała: też tą misję zrobimy. Zazwyczaj coś takiego trzeba zrobić właśnie 5 razy. Zakręć doktora ABW5 razy, czyli tutaj po prostu kółkiem. Wygrać 3 razy przeciwko hazardziście. No i tutaj. Właśnie nie chodzi o tą grewkości, bo też dużo osób o tym myślało. Tutaj chodzi właśnie o te kubeczki. No i nie, ma, nie musimy tego zrobić z rzędu, bo też widziałem, że trochę osób mnie o to pyta. Z rzędu musimy zrobić tylko tutaj w tym osiągnięciu które mamy w klaserze jak widzicie tylko tutaj musimy właśnie z rzędu nie może być żadnej, żadnej porażki między tymi wygranymi ale jeżeli mamy taką misję dnia żeby właśnie z tym hazardzistą trzy razy wygrać no to może to być tak że na przykład wygrywamy przegrywamy, wygrywamy, przegrywamy i potem trzeci raz wygrywamy i również to nam zalicza. Wygraj pięć razy z innym graczem to po prostu chodzi o to żeby jakiegoś innego gracza tutaj pokonać pięć razy. Taka misja z tego co wiem też się może trafić. Wygraj z kimś z pustymi rękoma Czyli tutaj po prostu chodzi o to, że przed, no przed walką musimy zdjąć broń, najłatwiej jest to zrobić tak, że zdejmujemy broń, lecimy sobie jakoś tam nisko, nisko w rankingu, na, jakieś, no na przykład wpisujemy tutaj pozycję 5000 powiedzmy, cyk, no i tutaj mamy jakieś 130 levele, no i na moim levelu bez problemu, bez tej broni nawet powinienem sobie z taką osobą poradzić, atakujemy ją, wygrywamy. No i oczywiście tą misyjkę robimy Dalej mamy wygrać trzy razy z jakąś konkretną klasą, to też się może zdarzyć Czyli musimy mamy na przykład tutaj wygrać trzy razy z paladynem No i musimy trzech paladynów jakichś losowych albo tutaj za ręki, albo oczywiście z sali chwały to nie ma znaczenia sobie zaatakować no i tą misyjkę zrobimy Dalej mamy wygraj atak w twierdzy, czyli po prostu tutaj nasza twierdza, mamy na zielono, robimy cyk coś takiego i ta misyjka się zalicza Dalej mamy wykop gema to jest w ogóle bolączka które zaczynają ulepszać kopalnie gemów, dlatego że yy, no, niestety, tutaj, w ogóle, ja mam teraz misję wrzuć przedmiot do magicznego kociołka trzy razy, no to chodzi oczywiście o tą wiedźmę, yy, bo to tak nie mówię wam dosłownie, tak jak to jest napisane na tym plakacie, żebyśmy tu też mieli jasność, no ale to jest raczej logiczne. Tak czy inaczej, wykop gema też się zdarza taka misja, jak zaczynamy ulepszać kopalnie klejnotów z poziomu 10 na jakiś tam wyższy, aż do 25, no to to jest bolączka, bo wtedy nam się buduje, nie możemy tych gemów kopać do Dopiero od 25 możemy kopać i ulepszać jednocześnie. No, i niestety bardzo często akurat ta misja się pojawia, jak tą kopalnię zaczynamy dalej ulepszać. To jest no dość takie no, charakterystyczne, bym powiedział. Dalej, dalej mamy nakarm pupile 3 razy no tutaj akurat nic nie ma problemu możemy nawet jednego pupila nakarmić o w taki sposób już tą misyjkę zrobimy potem mamy pokonaj gracza w walce w pupilach no to chodzi oczywiście o te walki tutaj na dole również wystarczy raz wygrać i też tą misyjkę zrobimy ukończ 10 misji w karszmie to po prostu tutaj wybieramy sobie jedną z trzech misji potem kolejną, kolejną, aż do 10 dobijemy i po zrobieniu 10 takich misji dostajemy, osią dostajemy po prostu expa i robimy tą misyjkę wypij 3 pi piwka w karczmie to po prostu chodzi o to żeby tutaj u tego karczmarza te trzy piwka sobie wypić no i na koniec mamy ukończ trzy misje w konkretnym regionie. No i zobaczcie, my tutaj mamy coś takiego podświetlonego podczas wyboru misji, jak kraina Erogenii, jak tutaj Magma jak tutaj miasto Teges. No i właśnie chodzi o to, że yy, mamy na przykład yy, ukończyć trzy razy misję w mieście Teges, czyli musimy danego dnia y, trzy razy wybrać taką misję w tym mieście Teges, y, żeby dostać tego EXPA. To jest też dość taka męcząca misja. Nieraz trzeba wybierać misje, które nie są za bardzo opłacalne, ale mają po prostu to, tą lokację. Akurat, więc to też jest takie, no, wątpliwe. No, ale taką misję również możemy dostać. No i co? Chyba tyle, chyba tyle, jeżeli chodzi o misję dnia. Więc myślę, że teraz możemy lecieć dalej. Kolejne miejsce w naszej karczmie to jest oczywiście toaleta. No, i tutaj jak możemy sobie zauważyć, mamy takie drzwi obok naszej misji dnia. No, i mamy coś takiego jak toaleta. Zobaczcie, mamy tutaj aurę napisaną. Mamy tą toaletę taką, jakby wypełnioną. Tutaj mamy pojemnik na manę. No i o co z tym wszystkim chodzi? Jak to działa? W ogóle, żeby odblokować toaletę, to musimy wbić poziom setny, no i do tej toalety dostać kluczyk. Ten kluczyk nam leci właśnie od poziomu setnego w misjach. To nie jest tak, że on nam poleci od razu, może nam polecie się po jednym dniu, po dwóch dniach, a może nawet po tygodniu. Tak czy inaczej, tak czy inaczej już od tego poziomu setnego właśnie yy, możemy ten kluczyk dostać. Yy, to jest najważniejsze, jak tą toaletę odblokować. No i tak, po wejściu do tej toalety mamy, jak widzicie, właśnie tą aurę. O co chodzi z tą aurą? Aura im większa, tym dzięki nie, dzięki temu, że mamy wyższą tą aurę po prostu lecą nam mocniejsze itemy. Czy to chodzi o same statystyki tutaj na tych itemkach, czy to chodzi o nasze obrażenia w broniach, tak czy inaczej, im mamy wyższą właśnie aurę, tym dostajemy mocniejsze itemy dla naszej postaci, dla naszych tutaj pachołków. Więc jest to bardzo, bardzo ważne, żeby o tej aurze pamiętać, żeby o tym nie zapominać, no bo overall daje nam to busta dla całej postaci. No i właśnie mamy coś takiego jak zbiornik many na górze. Jak ten zbiornik many się zapełni, no to wtedy mamy w moim przypadku na przykład 5 500 na 500, on już tutaj będzie pełny, możemy pociągnąć za tą spłuczkę, w tym momencie jest niepełny, więc nie możemy tego zrobić. Ale pociągamy za tą spuczkę, dostajemy jakiś losowy itemek no i aura nam przechodzi na kolejną, czyli w moim przypadku na dziewiątą. Tutaj warto zaznaczyć, maksymalna aura w Kiblu to jest 66. Już potem dalej możemy wrzucać itemki, dalej możemy tam, wiecie, ogarnieć sobie coś, dla jakichś pachołków tej itemki zdobywać jak mamy jakiś dla siebie. No ale tak czy inaczej już tej aury powiększać nie będziemy. Więc no 66 to jest max. No i dobrze, przede wszystkim jeden itemek dziennie pierwszy, który wrzucimy po północy daje nam manę tylko i wyłącznie. Bo oczywiście wiadomo, aura tutaj w sensie kibel w ogóle służy do tego, żeby zmieniać po prostu itemki. Jak już mamy ten kibel, jak mamy tutaj nasze pachołki, to nieraz możemy na przykład chcieć zdobyć sobie jakieś buciki dla magusia. No a my tutaj mamy normalnie buty dla więc dzięki temu wrzucamy właśnie takie buciki do tej toalety, one nam dają manę, no i mogą się zmienić na jakiś itemek, w sensie na buty dla innej klasy, czyli na przykład tutaj albo dla właśnie magusia, albo dla zwiadowcy, tak to działa, więc no nawet jak mamy to małę maksymalną, to dalej możemy może ten kibel nam służyć właśnie temu, żeby wymieniać te itemki i dawać je tutaj pachołkom, no bo oprócz tego, że ze strefy mroku i wieży najczęściej nam lecą właśnie itemki dla innych klas... I dzięki temu możemy te pachołki poubierać. No to tutaj możemy również używać tego kibla po prostu. No, i dzięki temu, nie dość że sobie boostujemy tą manę. No, to jeszcze możemy jakieś tam itemki dla naszych pachołków dostawać i dzięki temu ich ubierać. Ale dobra, do tego zaraz przejdę. Tak jak wam powiedziałem, najważniejsze jest to, że po prostu pierwszy dziennie itemek, itemek wrzucony daje nam tylko i wyłącznie manę. No, i jak to wygląda? Zobaczcie, ja tutaj mam już jakiś itemek wrzucony. No, i widzicie, że tutaj ten kibelek jest tak, jakby taki zapełniony. Tutaj, jak sobie odpalimy tą naszą karczmę, to tak samo ta poświata, taka dość mocna. Bije przez to okienko. No, jak wejdziemy sobie na przykład na naszego magusia, to spójrzcie, tutaj tej poświaty nie ma, jest takie jakby puste. No, i tutaj ten kibelek jest taki pusty. To oznacza, że jeszcze dzisiaj żadnego itemu nie wrzuciłem do tego właśnie kibelka i mogę w dalszym ciągu to zrobić, żeby tą manę sobie uzupełnić. Więc mówię, możemy wrzucać dowolnie, codziennie itemy, ile tylko chcemy. Może to być nawet 20-25, ale tylko pierwszy dziennie, tylko jeden dziennie daje nam tą manę do przodu, do góry, że tak powiem. No, no i dobrze, teraz tak, jak to wygląda i jakie ile many dają nam poszczególne itemki. Jeżeli chodzi o epiki, czyli itemki epickie no to one są tutaj najbardziej korzystne bo dają nam aż 50 many, no ale oczywiście musimy pamiętać że itemek zmienia klasę i traci wartość golda, czyli po prostu zobaczcie w tym momencie mam tutaj no powiedzmy jakiś tam pierścionek, no i on normalnie ma wartość golda, normalnie jest powiedzmy na tam wszystkie statystyki, a tutaj mamy buciki, mamy dopisek, dopisek że ten przedmiot był już w toalecie więc nie dostaniesz za niego złota czyli ta wartość złota została po prostu usunięta, no i Oprócz tego, to były normalnie buty dla nas, dla Wojownika, no ale ja to już dzisiaj wrzuciłem do Kibla, no i zmieniliśmy się na buty Maga, więc to też należy pamiętać. Natomiast wyjątkiem jest tarcza dla Wojownika, dlatego że tarcza Wojownika nie zmienia, no zawsze ona tam będzie, wiadomo, na siłę, nie zmienia tych swoich atrybutów, no i, no i inne klasy nie mają tarczy, więc ona po prostu nagle się na coś innego nie zmieni, powiedzmy. To pierwsza sprawa. No i temki z gabinetu magii, czyli tutaj ten pierścionek, ten wisiorek, no i ten trinket, one również. Są wyjątkiem, bo no zostaną tak jakby, w sensie inaczej, jak mamy ten itemek na trzy staty no to on może tam zmienić się wiadomo z siły na tam jakąś zręczność czy tam inteligencję, no ale jak mamy na wszystkie staty no to no działa to tak, że po prostu zostaje na te wszystkie staty, no i nawet po wrzuceniu do kibla możemy to ubrać na losową klasę postaci, bo i tak te statystyki będą jedne i te same, no a jeżeli chodzi o te właśnie na trzy staty, trinkety i tam pierścionki, no to to jest losowane pomiędzy, no jedna trzecia szans tak jakby, nie? Czyli albo nam może wylecieć jak mamy na siłę to właśnie na inteligencję może nam wylecieć na zręczność a może nawet zostać na siłę yy, taki trinkecik więc tak to po prostu działa i to jest wyjątek mam nadzieję że nie mówię za szybko i że w miarę to dobrze tłumaczę to jest dla mnie takie oczywiste ale chcę to tak wytłumaczyć żeby było wiecie yy, też jasne w miarę dla was no i niestety to może być takie problematyczne tak czy inaczej mówię epiki dają 50 many yy, gemy dają 30 many więc też dość sporo natomiast jak wrzucimy gemik do kibla no to on znik Dalej mamy normalne itemki, dają 25 many, no i item również zmienia klasę. Nadal ma jedną lub dwie statystyki, bo zwykłe itemki mogą nam tutaj polecić albo na jedną statystykę, tak jak na przykład ta broń, albo tutaj na dwie statystyki, tak jak ten pasek. Natomiast mówię, itemek jest dla innej klasy po wrzuceniu do kibla, nadal ma jedną lub dwie statystyki, w zależności jaki ile miał, jak go wrzucaliśmy. No ale te statystyki mogą się zmienić, i tak samo wartości tych statystyk mogą się zmienić. Więc no mówię, jeżeli pachołki mamy gołe i nie mamy jeszcze tutaj odblokowanej wieży, albo strefy mroku, w sensie, no wieże, to mamy odblokowane. Ale jeżeli mamy te pachołki gołe, jeszcze tutaj tej wieży nie możemy rozpocząć, nie możemy zacząć jej bić, bo jesteśmy za słabi, albo tak samo strefy mroku. No to dużo osób jakieś tam zwykłe itemy właśnie przez ten kibel przepuszcza, żeby tutaj zacząć sobie jakoś ubierać te pachołki nawet w te zwykłe itemy. Tak też sporo osób robi, tylko pamiętajcie, że zwykły item daje tylko i wyłącznie 25 many, więc najlepiej najpierw wrzucić na przykład epicki, on nam da 50 many, no i potem już sobie wrzucać jakieś dowolne itemki, bo już tego dnia i tak nie więcej tej many nam nie da. To jest też bardzo, bardzo istotne. Dobrze, dalej, jeżeli chodzi o jakieś potki, czyli tutaj powiedzmy jakąś potkę na hp, tak jak ja mam tutaj, albo zupełnie cokolwiek innego, no to to nam daje tylko i wyłącznie 10 many. No i oczywiście taka potka po wrzuceniu do kibla znika. Potek nie ma sensu za bardzo. Wrzucać, no bo to daje mało many. Najlepiej w ogóle, jak jesteście grzybiarzami, no to same epiki, a jak nie jesteście tymi grzybiarzami, to po prostu gemiki, bo to też jest, no, fajna wartość, powiedzmy, tej many, bo aż 30. Jeszcze muszę tutaj dodać, że jak mamy event aktywny sterylnych sedesów, to ta mana się dubluje za wszystko, czyli jak mamy za epika 50, to podczas sterylnych sedesów mamy 100, jak mamy za gemika 30, to podczas tego eventu mamy 60 i tak dalej, i tak dalej, to jest jakby myślę, że logiczne. Jak już pełnimy ten kibel, to co już powiedziałem, czyli na przykład tutaj będę miał 500 na 500, to możemy go spłukać, no i mamy tak jakby 1 trzecią szans na epika do 18 aury, czyli od aury pierwszej do 18, 1 trzecia szans, czyli 33% jest na to, że nam poleci epik, natomiast od, po aurze 18, czyli już powiedzmy, jak spukamy na 19 i tak dalej, to na, mamy 100% na to, że z tego kibla nam poleci epik, i tak już jest do samego końca, do tej aury 66. To jest pierwsza sprawa. Każde spukanie zwiększa ilość wymaganej aury o 50, czyli na początku mamy 50, potem na powiedzmy trzecią aurę mamy 100, potem na czwartą mamy 150, no i to tak rośnie, rośnie, aż zatrzymuje się na aurze 18, na którą potrzebujemy 1000 many, no i potem każda kolejna aura, czyli 19, 20, 21 i tak dalej, również te 1000 many potrzebuje, aż do właśnie tej aury 66. No i co? I chyba tyle odnośnie kibla. Służy on, tak jak mówię, przede wszystkim temu, żeby tutaj nam leciały lepsze itemki. Oprócz tego jeszcze żebyśmy tutaj yy, no, przerzucali sobie jakieś itemki epickie, albo jakieś nawet zwykłe przez ten kibel, żeby po prostu jakoś tutaj ubierać te swoje pachołki, no bo wiadomo, no, wiadomo, normalnie z lochów, tutaj ze sklepów i tak dalej, oczywiście mowa o zwykłych lochach, nie o strefie mroku ani wieży, lecą nam itemki dla naszej klasy, czyli na przykład dla wojownika, no i żeby tutaj ubrać maga albo zwiadowcę, no to mogłoby to być problematyczne, więc takie itemki przerzucamy sobie przez kibel, no i one lecą dla innych klas i dzięki temu można te pachołki ubierać, no, ale tak jak powiedziałem, zazwyczaj się ubiera właśnie z itemków z wieży albo strefy mroku, bo tam, tak jakby itemy lecą nam od razu, yy, no, od razu po kiblu, w sensie od razu jak pokonamy tutaj wieżę, mogę nawet chyba jakąś, o, dokładnie, nawet nam szybko siadło, to zobaczcie, że ten itemek z wieży albo z jakiejś tam strefy mroku, tak jak powiedziałem, od razu ma dopisek, że już był w toalecie, no i to jest od razu itemek dla maga, na przykład, gdzie, no, o, nawet spoko ten itemek, gdzie no, te itemki zwykłe, jakieś ze sklepów, z tych zwykłych, zwykłych lochów w strefie światła, są tylko i wyłącznie na nas, no i one jeszcze tego dopisku, żeby już w toalecie nie mają. Więc no, tak to wygląda. Jeszcze jedna bardzo ważna anegdotka. Jeżeli mamy broń, która ma dopisek, właśnie taki, że ten przedmiot był już w toalecie, to nie ma sensu jej ulepszać bardziej niż razy dwa, bo z takiej broni, nawet jak ją rozmontujemy, to nie odzyskamy swoich surowców od Kowala. To też jest, zresztą to nawet mamy, zobaczcie tutaj. Ta broń nie ma ceny sprzedaży, za jej rozmontowanie lub sprzedaż nie otrzyma zwrotu surowców zainwestowanych w nią u Kowala, więc mamy nawet takie ostrzeżenie. Także pamiętajcie o tym, działa to tylko z bronią jak sobie będziemy chcieli ulepszać na przykład, no powiedzmy cokolwiek tutaj, to też jest że było w toalecie, no to tego ostrzeżenia tutaj nie ma, dlatego, że tak jak wam powiedziałem działa to tylko na bronie pamiętajcie o tym jak jakąś brońkę spłukujecie w kiblu, tak samo jak macie na sobie jakąś broń, na przykład nie wiem tutaj tak, tutaj mamy broń, która nie była w kiblu, no i mamy powiedzmy ją ulepszoną razy 5, jeżeli by tak było to jak ją spłukamy w tym kiblu to nie odzyskamy surek, więc o tym też warto naprawdę pamiętać, no i Tyle. Kibel nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Ja to chyba trochę tak zamotałem no ale jest to naprawdę prosta rzecz dalej lecimy sobie do ostatniej rzeczy którą mamy tutaj dostępną właśnie w tej karszmie no i jest to hazardzista a mianowicie ta gra w kości bo tutaj jak widzimy mamy w lewym dolnym rogu coś takiego no i jak sobie klikamy tą taką kuleczkę powiedzmy no to wtedy mamy tą grę w kubki a jak sobie klikamy tą kostkę to mamy tą grę w kości no i jak ta gra w kości działa również jest to bardzo bardzo proste jak ją odblokować bo od samego początku jej nie mamy musimy przede wszystkim odblokować Wieżę. Jak tą wieżę odblokujemy, no to wtedy mamy również dostępną, właśnie tą grę u hazardzisty w te kości. Jakie są wymagania, żeby odblokować wieżę? Już wam tutaj pokazuję, bo akurat mam pod ręką. Musimy mieć poziom 125 i ukończyć pierwszych 9 lochów w strefie światła, czyli tutaj ten loch ukończyć, i ten, i oczywiście wszystkie poprzednie. No i wtedy dobijamy zazwyczaj 125 level. No i mamy tą wieżę odblokowaną. A co za tym idzie? Mamy również odblokowaną tą właśnie grę w kości. No i jak widzimy możemy tutaj sobie rzucić kośćmi yy, możemy to robić 10 razy dziennie tutaj cyk możemy enterem skipować animację no i zobaczcie wyrzuciło nam tak jakby trzy kostki z duszami możemy je sobie wybrać cyk cyk No i możemy rzucić ponownie, żeby zobaczyć czy nam jeszcze jakieś kości z duszami wylecą czy na tych trzech się zatrzymamy. Możemy też od razu odebrać nagrodę, no ale mi się to z celem lepiej sobie wybierać to co nas interesuje yy, no i po prostu rzucać ponownie cyk No i akurat tym razem nie poleciały nam już żadne dusze, więc zostaje tyle, ile wygraliśmy tutaj. Możemy kliknąć, odbierz nagrodę. No i albo musimy czekać godzinkę na kolejny rzut, albo możemy za klepsydrę ten czas pominąć i od razu rzucać dalej. Zrobimy sobie tak, na przykład zobaczcie, teraz za pierwszym rzutem mi nic nie wyleciało, ale mamy tutaj dwie klepsydry. Te dwie klepsydry możemy sobie wziąć, możemy rzucić ponownie. No i cyg, akurat teraz trzeciej klepsydry nie dostaliśmy, więc nic nie wygrałem po prostu podczas tego rzutu. Musimy mieć przynajmniej trzy takie same kości z daną rzeczą, z danym. Tam surowcem czy czymś takim, żeby coś wygrać, to jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa jest taka, że tutaj im mamy więcej tych kości, tym ta nagroda jest potężniejsza. No i teraz mam tu wszystko dla was ładnie wypisane. Po pierwsze, wiadomo, jak mamy już odblokowaną wieżę i mamy dostępną tą grę w kości, to nie zawsze mamy od razu odblokowane podziemia. Zazwyczaj to się dzieje później. No ale jak tutaj jakieś dusze wygramy właśnie u tego hazardzisty z tej gry w kości, bo też możemy jak zresztą widzieliście, dusze wygrać, no to one będą dodane po odblokowaniu podziemia. One tam będą na nas czekały, więc oto się się martwić nie musicie, natomiast jeżeli chodzi o duszę, to te ilości z tych kości są naprawdę bardzo malutkie nawet podczas eventu, więc no raczej tak jak wspomniałem, dusz tutaj się nie wybiera, po prostu dusz się tutaj nie wybiera. Tutaj mamy na przykład drewno, drewna leci naprawdę bardzo dużo. Teraz zobaczcie, kolejny rzut, mamy dwa drewna, wybrałem je sobie do góry, no i zostały nam trzy kości do rzucenia, cyk no i akurat zobaczcie, tak się też może zdarzyć mimo, mimo, że mieliśmy trzy drewna wybrane na górze, no to tutaj nam się z tych pozostałych trzech kości wylosował kamień razy 3. no i też coś tam wygraliśmy dość prosta gierka, przyjemna fajna i można naprawdę dużo z niej dostać ale dobra, przechodzimy do konkretów teraz tak, pokażę wam, a w zasadzie powiem, nagrody za trzy kostki, przede wszystkim możemy dostać golda i gold za trzy kostki to jest jedna godzina warty bez żadnych bonusów, czyli jak wylosujemy trzy kostki tutaj z goldem, to dostaniemy dokładnie tyle tego gold'a, co mamy tutaj za jedną godzinę warty. Dalej mamy, jeżeli chodzi o kryształy... To jest level gracza, czyli w naszym przypadku 286. Mowa tutaj o tych kryształach do Kowala, oczywiście. 286 level, czyli level gracza, który gra w tym momencie w kości, razy 1,6. Czyli im mamy wyższy level, tym tego kryształu z kości możemy dostać więcej. 625 to jest minimum, więc jak mamy jakiś niski level i wylosujemy 3 razy kości z kryształem, to zawsze dostaniemy to 625. No ale potem, jak już pokonamy ten próg i będziemy mogli dostać więcej, jak będziemy mieli wyższy no to tak jak mówię, formułka to jest level gracza razy 1,6. Tak to po prostu wygląda. Dalej mamy drewno. Drewno to jest 1,2% pojemności w naszej tutaj twierdzy. Skaluje się oczywiście z poziomem twierdzy. i mamy wyższy poziom twierdzy, tym mamy większą pojemność. No ale na przykład ja mam teraz pojemność 15 120 000, no i to jest 1,2 właśnie procent tej pojemności. Jeżeli chodzi o kamień to tak samo 1,2% pojemności. Jeżeli chodzi o klepsydry to jest 5 klepsydr. No i jeżeli chodzi o duszę to jest 120% godzinnej produkcji. Skaluje się z poziomem traktora. Tutaj mamy, no nie, tu nie mamy akurat, gdzie Wam mogę pokazać? Yy, chyba tutaj, bym mógł to fajnie Wam. Nie, tutaj też mamy full, a ale chyba i tak zobaczę. Tak, dokładnie. Mamy tutaj, jak widzicie, pojemność. No i mamy 49 500 dusz na godzinę. To jest ta nasza godzinna produkcja. No i z tych kostek, trzech kostek, podkreślam, dostajemy 120% właśnie tej godzinnej produkcji. Yy, no i teraz tak, jeżeli chodzi o cztery kostki, czyli jak na przykład nam tutaj polecą cztery te same kostki może w końcu nam się uda, zobaczmy. No nie, teraz nie, ok, dalej. Teraz mamy kryształki. No tu akurat nam się wcale nie udało. No różnie jest z tymi kostkami. Nieraz jak sypnie to aż przyjemnie jest. Natomiast zazwyczaj nie sypie jak widzimy Tu mamy w sumie dwa goldy, zobaczmy No golda na takim małym poziomie to się bardzo nie opłaca brać Tutaj mamy kryształ znowu No lipa, dzisiaj coś lipa, o zobaczmy No niestety, no już tutaj wykorzystałem wszystkie gry w kości Tak czy inaczej za cztery kostki dostajemy wartości z trzech kostek razy 5, Bo to wszystko co ja wam mówiłem przed chwilą to były wartości właśnie jak wylosujemy trzy kostki Z czterech kostek dostajemy te wartości za trzy kostki razy 5, A z pięciu kostek dostajemy te wartości z trzech kostek razy 20. 5. Więc, jak nam tutaj poleci, nie wiem, 5 razy kostki z drewnem, 5 razy kostki z kamieniem, 5 razy kostki z goldem, powiedzmy, jeżeli mamy jakiś wyższy level, no to te wartości mogą być naprawdę, naprawdę ogromne. No, mówię, te wartości jest 3 kostek razy 25, to jest coś dużego. To jest po prostu coś dużego, coś myślę, że naprawdę smakowitego, że tak powiem. Oczywiście wiadomo, mamy jakieś tam eventy. Jak mamy event dusz, to chyba dusze są mnożone razy dwa, jak się nie mylę, więc też na to to wpływa. Jak mamy event twierdzy, to drewno i kamień też są tam mnożone z tych kostek chyba razy dwa. Jak mamy ten, ten event klepsydr, to też tam jakoś więcej tych klepsydr dostajemy. Event golda tak samo, więc w skrócie eventy również na tą grę w kości wpływają. No i tutaj jeszcze taka jedna informacja. Mamy coś takiego jak event festiwal, Epicki Festiwal Farciarzy. No, i podczas tego eventu, Gold, czyli kostki z goldem, są zastępowane przez itemki epickie. No i jak to działa? Trzy kostki to jest po prostu itemek epicki. No, oczywiście, jeżeli wylosujemy trzy kostki z epikiem. To jest po prostu itemek epicki, ale nie jest to broń 4 kostki epickie to jest po prostu epicka broń no i 5 kostek to jest epicka broń 5 kostek epickich, epicka broń ze statystykami plus 3 levele Czyli tak jak teraz mamy 286 level i by był ten event, wylosowalibyśmy 5 kostek epickich, to by nam poleciała broń właśnie na poziom tak jakby 289, jak się nie mylę Chyba tak to działa, po prostu lepsza, zbustowana Czy to jest dobre? No jeżeli mamy event na przykład Golda, jeżeli mamy jakieś poziom 550 w górę to dużo osób narzeka, że te itemki epickie wchodzą zamiast tego golda no i przez to wiadomo, o wiele bardziej dla takiego wysokiego poziomu by się opłacało tego golda tutaj sobie losować, że tak powiem Zamiast tych itemków epickich, no ale to jest jakby. No, tak po prostu to działa. Tak po prostu to działa, że jak mamy ten Event Epicki Festiwal Farciarzy, no to goldzik jest zastępowany właśnie tym, tymi kostkami z itemkami epickimi, z takim napisem Epic, jak dobrze pamiętam. No i można te itemki epickie tutaj u tego hazardzisty wygrywać. No i dobra, tyle z mojej strony. Strasznie się tu rozgadałem, bardzo dużo, długo wyszło. Mam nadzieję, że jakoś to potnę, żeby ta długość była w miarę sensowniejsza, no ale wszystko chyba dosłownie wam tutaj opowiedziałem opowiedziałem o wszystkim jak to działa jak tutaj robić te misje o co z tym wszystkim chodzi no wszystko co mamy dostępne do kliknięcia w karszmie to wam tutaj opowiedziałem oczywiście to potnę jako tako podzielę na podrozdziały żeby każdy sobie obejrzał to co go akurat interesuje ja wam pięknie dziękuję za uwagę pięknie wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję że się podobało subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na discorda na instagrama i na twitcha linki są przypiętym komentarzu oraz opisie kciuka w górę zostawcie no i piszcie komentarze jak coś będzie będzie niejasne, coś będzie tam powiedzmy niedopowiedziane, czegoś nie będziecie wiedzieli. Piszcie w komentarzu, ja Wam chętnie odpowiem. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.